Siemka, tajemka, witam Was na kolejnym odcinku z Albiona. Zapraszam Was oczywiście do wzięcia udziału w Daily Giveaway'ach. Wystarczy swój nick zostawić poniżej z Discorda i na Discordzie kliknąć reakcję. I oczywiście nie zapomnijcie wpadać na codzienne live na Twitchu. A jeśli chodzi o kolejny temat odcinka, to dzisiaj to, co chcieliście, żebym ostatnio poruszył, czyli koszt postawienia takiego domku. No, obecnie troszkę się różni, bo kiedyś to stawiałem takie domki chyba po 80 milionów, tak już licząc, wiecie, full. Czyli wszystkie meble, pracownicy, trofea. No i to chyba w sumie tyle, bo trofea się dzielą na ogólne i tam, wiecie, tematyczne, można powiedzieć, ale to zaraz. No i oczywiście koszt samego postawienia takiego budynku, czyli cały ten kamień, który tutaj potrzebujemy. No to więc warto rozważyć sobie pierwszą kwestię. Mamy coś takiego jak zwykły domek i mamy taki domek gildyjny. Jeśli sobie postawimy Guild Halla, czyli ten, co jest za mną, to koszt kamienia, koszt bloku kamienia na każdy tier to jest 900 sztuk. A jeśli postawimy sobie taki zwykły, no to tylko 180. Dodatkowo tutaj dochodzą jakieś takie śmieszne koszty drewna i kamienia, które będziemy w swoich wyliczeniach pomijać, bo jest to naprawdę grosz w stosunku do całej tej inwestycji. Ja mam takich domków dość sporo i pierwsze co... Właśnie. Dlaczego mam gildyjny, a nie te zwykłe trójkowe? Po pierwsze, zobaczcie, jak tu jest wygodnie. Od razu wjeżdżacie do jednego domku, macie bardzo blisko do wyjścia z wyspy, bo jak będziecie mieli wyspę taką, wiecie, z rozrzuconymi domkami wszędzie, no to po całej wyspie robicie sobie wycieczkę do każdego domku, wjeżdżacie po trzech, tylko jest tam strasznie dużo jeżdżenia, mało efektywne. A tutaj rozdajemy dzienniki. Pach, 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 pach. Jedziemy tak i po minucie jesteśmy już gotowi. Cała wyspa jest obrobiona. 15 pracowników. I możemy jechać dalej. Więc to jest naprawdę bardzo efektywne. I dodatkowo, jeśli sobie zobaczycie, to coś takiego jak na przykład stół zapewnia 6 pracownikom szczęście. Więc jeśli włożycie taki stół do domku, w którym są tylko 3 pracownicy, to tracicie tak naprawdę połowę, no bo pozostałych 3 już tam nie wsadzicie. Więc okej, łóżka są dla pojedynczych zawsze, więc tutaj nic nie stracicie. I jeszcze rekiny. O, proszę bardzo, rekiny, bardzo tanie trofeum, bardzo przydatne. 10 dają do 10, więc musimy tylko 2 wstawić. Więc jaki jest zysk już na dzień dobry? Oczywiście koszt, jak sami widzieliście, jest 5 razy w kamieniu, ale też możemy 5 razy więcej pracowników, więc tutaj koszt samego tego budynku jest taki sam, jak dla tej samej liczby pracowników. Ale zyskujemy tutaj, zamiast 5 stołów stawiamy tylko 3, więc już 2 stoły zyskujemy i zyskujemy na 3 trofeach, to na pewno, i zyskujemy na tym ergonomicznym aspekcie, że mamy wszystko w jednym miejscu, bardzo szybko to obrabiamy. Ok, no to by były takie zyski. Dodatkowo, czy tutaj coś zyskujemy? No tutaj kompletnie nic, bo trofea ogólne są dla 3 pracowników, więc czy w małym domku, czy w dużym, tutaj po prostu musimy 5 postawić i dokładnie wszystkie wykorzystujemy. A ważne też jest to, że w takim domku możemy troszkę więcej tych trofeów ponawkładać. Dla pracowników takich od craftingu to nie będzie miało to takiego znaczenia, ale dla pracowników już typowo zbieractwa, czyli na przykład rudy, witułki i tak dalej, to, że możemy tutaj do tego domku znacznie więcej trofeów włożyć, będzie miało znaczenie, będziemy mogli więcej tych konkretnych pod nich włożyć. No, co się będzie przekładać po prostu na większą efektywność tych pracowników. Tutaj dla pracowników ogólnych, którzy nie mają tych swoich specjalnych, no to nie będzie miało znaczenia. Szczęście takie podstawowe to jest 840 na 900 dla ósemkowych pracowników, gdzie mamy już tutaj właśnie to, co Wam pokazałem. Nie mamy tylko lunety tak naprawdę. I nie osiągniecie 150%, nie łudźcie się. 150% można osiągnąć na pracownikach niższego tieru, na przykład na siódemkach, jak macie tutaj ósemkowe rzeczy, albo na szóstkach, jak macie tutaj siódemkowe i tak dalej w dół. Dobra, jesteśmy na rynku w Bridgewatch, bo tutaj kamień się przerabia, więc teoretycznie ceny kamienia powinny być najmniejsze, po 30 za sztukę. Okej, to możemy sobie zerknąć,
No średnia jest 38. Tutaj jest ile? Średnia 109. Tutaj można kupić za 91. Więc generalnie jak ktoś buduje no domki, to warto po prostu bloki sobie najczęściej sprowadzić z Bridgewash, bo tutaj najczęściej są najlepsze ceny. Ok, 20,5 tysiąca, a tutaj mamy za... no tutaj właśnie, akurat ósemkowe nie są w najlepszej cenie, w sensie można sobie kupić nawet za 18, ale trzeba się no to niestety rzucić z polowaniem. No niestety ósemkowe to już jest trudniejsza kwestia, bo zobaczcie, jeśli byśmy chcieli sobie kupić 900 bloczków, to ile musimy zleceń wykupić, nie? A jak chcę sobie kupić kilka domów, to już podrażam w ogóle o 0,5 tysiąca całość materiałów i tak dalej, i tak dalej. Także ósemkowych bloczków już nie ma aż tak dużo. Siódemkowe zobaczmy, 5,5 tysiąca, no i tutaj jest troszkę taniej. No jak sami widzicie, w Bridgewash w większości przypadków można kupić coś taniej, albo zostawić zlecenia i wtedy też kupicie taniej. Dobra, więc wziąłem tutaj ceny z Bridgewash, tych bloczków. Ceny pracowników wziąłem po prostu ogólne. Jak sobie na przykład wklepiecie Blacksmith, to macie kontrakty i te ceny po prostu ogólne. Dlaczego? Dlatego, że skok z takim kontraktem między miastami to jest naprawdę gigantycznie tania sprawa. Więc wystarczy sobie znaleźć miasto ościenne, w którym po prostu będzie wam najbardziej cena pasować i skoczyć sobie z tym kontraktem i po prostu macie. Naprawdę to kosztuje parę silvera, żeby z czymś takim się teleportować. Tak samo przyjąłem ceny stołów i ceny łóżek. Generalnie to można nawet samemu skraftować, nie potrzebujecie do tego zakupu, bo można to kraftować bez posiadania jakikolwiek specek. Wystarczy wziąć te materiały do gościa tej złotej rączki, do tego trinkę i możecie sami sobie to wykraftować. To jest naprawdę jedna z takich prostszych rzeczy w Albionie, żeby to ogarnąć. I tak samo te trofea ogólne i rekiny. Tak, rekin też jest trofeem ogólnym, no ale już takim bardziej specjalnym, można powiedzieć. Więc te wszystkie pozostałe rzeczy już wziąłem takie średnie już z całego Albiona po prostu. Na tą chwilę, którą tworzyłem tabelkę, to oczywiście może się zmieniać, no ale takie wiecie, plus minus. Na tej podstawie zbudowałem taką prostą tabelkę, która powinna wam no mniej więcej naświetlić koszta. Tutaj tylko zwrócę wam uwagę, że to jest dla mojego domku wszystko liczone na 3 pracowników, a do czwórkowego tieru tych 3 pracowników nie zmieścicie. Więc te koszta tutaj będą troszkę niższe, ale one są potem pomnożone razy 5 dla domku tutaj gildyjnego, więc no nie będę już tutaj w tym grzebał. Na początku możecie jednego, potem dwóch i dopiero później 3, ale tak szczerze wam powiem, że kto używa czwórkowych pracowników, to naprawdę, i to jeszcze w domkach takich małych, no to jest jakaś masakra, nie? Po 2 pracowników jechać, żeby na każdym zarobić na przykład 1000 silvera, albo no gdzieś mniej więcej tak, no to kurde, no to nie. Czwórkowi pracownicy to jest masakra, takie dłubanie straszne. Ale tutaj by wam koszty spadły na przykład do tych 100 tysięcy, ze 100 do 20, no to wiecie, jak to wygląda. Ok, także tutaj są wpisane te wszystkie bloki, razy 180, razy 900, w zależności od tego, jaki domek bierzemy. Trofea ogólne pomijalne, jak sami widzicie. Trofeum z rekina dodałem. Łóżka mamy podstawowe razy 3, razy 15. Stoły podstawowe razy 3, bo do dużego domku razy 3 wchodzą. I po kolei pracowników bazowe razy 3, razy 15 dla wszystkich pracowników craftingu. I teraz mamy koszta. Tutaj te 3 wam powiedziałem, że są troszkę zawyżone. O, te 3. Ale i tak sami widzicie, że to są jakieś po prostu śmieszne kwoty. I one, słuchajcie, dopiero można powiedzieć, że taki punkt przegięcia osiągają na koszcie 7. Czyli można powiedzieć, że 6 i pracownicy generalnie powinni się bardzo szybko spłacić. Taki 6-kowy domek to jest inwestycja z rzędu 700 tysięcy. I generalnie, jeśli będzie nam generował codziennie powiedzmy kilkadziesiąt tysięcy zysku, nie wiem, 20-30 tysięcy zysku, no ciężko określić tak bez testów,
No ale powiedzmy, no to jego spłata no to jest z rzędu miesiąca. I już to mamy, nie? Tutaj no może być już z tym ciężej i tutaj to już w ogóle. No ale właśnie, w zależności jak z tymi dziennikami by się tam układało, no ale na przykład kwestia jednego, dwóch miesięcy i to już powinno być spłacone. A tutaj siódemka, ósemka, no to ten czas znacząco się wydłuży, bo jak sami widzicie, koszta rosną w gigantycznym stopniu. 2 miliony ponad, 7,5 miliona. No i oczywiście to razy 5 pomnożone, no to macie koszty inwestycji. Na takim ósemkowym domku, no to trzeba jakoś tak wyłożyć 35 milionów. Oczywiście do wyspy tutaj gildyjnej dochodzi koszt założenia gildii i koszt postawienia wyspy. Więc to też jest tam parę milionów, więc nie wiem, czy to jest około 3 milionów na tą chwilę. Ach, widzicie, chciałem się upewnić, czy to na pewno są te 3 miliony. I na Albion Wiki mamy wpisane, że koszt wyspy, bo to jest wyspa Gildina oczywiście, koszt wyspy na pierwszy tier kosztuje 5 milionów. To mamy tylko wtedy ten bazowy, nie? Ten środkowy budynek, tutaj nie mamy nic więcej możliwości do budowania. 5 milionów. No to troszkę jeszcze więcej. Oj, no to tutaj dochodzi nam troszkę, prawda? Więc myślę, że przynajmniej siódemkowy domek by trzeba było postawić, żeby w ogóle wyspa gildyjna miała sens, jeśli chodzi o taki kosztorys. A najlepiej by było ósemkowy, no to wtedy te koszty samej tej gildii i wyspy, no gdzieś tam stanowią już mniejszą część, taką powiedzmy jedną ósmą, a nie większość, tak jak tutaj dla szóstki. Więc tutaj, no musicie to, wyspa plus 5M, no to jest straszne. Tutaj właśnie nam o to odchodzi, bo możemy sobie, no przynajmniej pierwszą wyspę postawić bardzo małym kosztem, taką prywatną. Ale jeśli chodzi o upgrade'y, to tam im wyżej, tym gorzej też, także nie ma takiego, można powiedzieć, złotego środka. Te wyspy ostatnio dość mocno podrożały. Ale na początek tam kilka domków sobie można postawić naprawdę niedużym kosztem, jeśli chodzi o w ogóle ploty na to. Bo tutaj koszt oczywiście samego wybudowania będzie taki sam zawsze, ale samej tej wyspy, na której to budujecie, no to prywatna, przynajmniej ta pierwsza, no to będzie gigantycznie niski koszt w porównaniu z postawieniem sobie tego na wyspie gildyjnej. Więc wyspa gildyjna, no polecam po prostu od razu sobie wtedy w siódemkę albo ósemkę lecieć. No i teraz pamiętajcie też o tym, że jeśli chcecie maksymalną wydajność pracowników wyciągnąć, żeby po prostu wahania na rynku dzienników nie zabijały waszego zysku, to musicie mieć te 150% wtedy. Więc warto by było mieć jednak o tier wyżej niż chcemy mieć pracowników. Znaczy te dzienniki po prostu, no. Bo pracowników wkładamy wtedy na przykład siódemkowych, ale wkładamy im szóstkowe dzienniki i oni mają wtedy 150% zadowolenia na tym. Więc możemy sobie po prostu zrobić coś takiego, że bierzemy sobie właśnie siódemkowych, cały ten siódemkowy grajdołek i szóstkowe dzienniki do nich pchamy. I to powinno być spokojnie. Albo na przykład ósemkowych i siódemkowe do nich ładujemy. Albo ósemkowe, bo ósemkowych to już więcej z tego nie wyciągniecie, więc tam też się to opłaca, ale ostatnio jak próbowałem, no to najbardziej mi się podobało na siódemkowych, największy zysk tam był. Zysków tutaj nie wpisuję, może jeszcze w tej tabelce się pojawią. Teraz tam prowadzę trochę testy, przetestowałem już właśnie blacksmithów, teraz lecę z zaklinaczami, więc jak skończę te wszystkie testy związane właśnie z zarobkami, to może jeszcze zrobię jakiś taki odcinek podsumowujący i gdzieś tutaj to powpisuję, ile zysku było z tych pracowników i tym samym ile byłoby tutaj czasu na spłacanie się takiej inwestycji. To są takie, powiem wam, trochę szacunkowe dane, bo bazujące na tym, jaka aktualnie była cena, to wszystko się może zmieniać cały czas. To jest prawda. No i dodatkowo tutaj nie liczyłem na przykład kosztu założenia gildii. Ale to jesteście w stanie na tej podstawie już coś, jakiś sobie obraz zrobić, jakie to są pieniądze, żeby taką zabawę w ogóle zacząć, żeby te dzienniki pchać. Jeśli chcecie pracowników takich typowo
pod jakieś tam zbieranie, no to musicie sobie jeszcze doliczyć koszt trofeów specjalnych, które naprawdę kosztują kupę kasy, bo mogą nawet kosztować na przykład 4 miliony za sztukę ósemkowe. A je trzeba mieć, bo one znacznie zwiększają nam zadowolenie pracowników. Ale wtedy tam już nie trzeba aż tak cisnąć, żeby był ten wyższy tier domku, bo te właśnie te specjalne ich trofea bardzo mocno podnoszą zadowolenie. No dobra, to chyba było tyle na dzisiaj, także dajcie znać, co myślicie o takich odcinkach i może się pojawi kolejny. Na razie to jest taki ogólny z tymi trzema podstawowymi pracownikami, jakby wyglądały koszty, bez jeszcze wpisania opłacalności, w sensie zwrotu w czasie. No muszę to jeszcze tam sobie troszkę tych dzienników powkładać. Jeszcze mi zostało dość sporo, więc nawet w połowie nie jestem. Jak to zrobimy, to będziemy myśleć. Trzymajcie się, do następnego.